Uwaga, film oraz cała seria przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Transport Fever 2 z serii Summer. Kontynuujemy, proszę Państwa, tutaj budowę naszego połączenia, jeżeli chodzi o stalownię, o wungle, o żelazo i tak dalej, i tak dalej. Co ja tutaj przygotowałem? Przygotowałem tak pokrótce plac załadunkowy. Na razie użyjemy, proszę Państwa, tej oto kopalni węgla, a to ze względu na fakt, że jest ona najbliżej tutaj naszego dworca i mamy bezpośrednie połączenie. Natomiast tutaj również żelazo pójdzie w ruch. Mamy przygotowaną oczywiście w odwozie tę kopalnię węgla, mamy przygotowaną tę kopalnię węgla. Także nie powinno nam tutaj tego zabraknąć. Ja wiem, ktoś powie, tu masz stalownię, mogłeś jej użyć. Nie, nie. Chodzi mi o to, żeby puścić ruch kolejowy, towarowy do stalowni w Stromotkach Pospolitych. O to nam chodzi. I teraz, proszę Państwa, jeszcze musimy wykonać jedną rzecz, a mianowicie potrzebujemy zabezpieczyć się już, jeśli chodzi o deski. Dlatego, że jeśli chodzi o te dechy, one będą odgrywały tutaj jedną z kluczowych roli przy produkcji maszyn, które są potrzebne w Sromotkach. I w tych Sromotkach, jeżeli tak sobie popatrzymy, no już teraz po tym, jak uruchomiliśmy na naszym live'ie połączenie pasażerskie, które łączy Katrinkowo Pabellandię, no i całą resztę tutaj tej dużej, największej wyspy, to z 290 osób zrobiło się już 540. Oni potrzebują 170 maszyn do tego, żeby funkcjonować. Potrzebują również towarów i tak dalej. Natomiast my tak sobie tutaj gadu-gadumy sobie o Sromotkach i tak dalej, ale totalnie wyleciało mi z głowy, że Katrinkowo, które się rozwija, nie posiada w ogóle żadnych dostaw. Ale to może się zajmę tym kiedy indziej. Jak na razie potrzebujemy skończyć to, co zaczęliśmy. A zatem pierwsza kwestia, którą chciałbym tutaj zrobić, to droga. Lepsza droga, która będzie nam tutaj umożliwiała dostarczanie wszystkich niezbędnych towarów, produktów. I tutaj jeśli chodzi o tę drogę, ja pozwolę sobie zrobić jedną poprzeczną, taką króciutką, tylko po to, żeby usunąć nadmiar tej drogi i to wykasuję. I teraz będę chciał jakoś ładnie to podłączyć, tak żeby to z miastem się łączyło, ale też nie tam, żeby nie było przesady. Teraz musimy przemyśleć temat dostawy drewna, kłód. I myślę, że można byłoby to rozwiązać na tej zasadzie. Można byłoby postawić tutaj rondo. Chwileczkę, jeszcze jedna tylko rzecz. Tutaj jest 50 na godzinę. Jeżeli chodzi o te drogi wiejskie, tu mamy 80 na godzinę, tylko totalnie mi nie pasuje, że to jest taka droga, naprawdę. A ja tutaj nigdzie nie widzę opcji zmiany na asfalt. I tak się zastanawiam, z czego to wynika. Bardzo ciekawe. A że mnie się to nie podoba, to wolę użyć, powiedzmy, aha, tu jest... Nie, no dobra. Dobra, no nie będziemy kombinować, słuchajcie, no jest jak jest, trudno, dajmy to rondo. To będzie dziwnie wyglądało, ale potrzebuje szybkiego transportu. Więc dajmy to rondo mniej więcej gdzieś może... może tutaj. I teraz ogarniemy te drogi. No ja naprawdę nie mam bladego pojęcia, co tu się wydarzyło, dlaczego to tak wygląda. Oj. Usuńmy tutaj te drogi z tych lasów, bo to nie jest do niczego potrzebne. No i teraz spróbujmy jakoś zrobić to w miarę sprytnie. No widzę, że już na początku są kłopociki. Czy ty się łączysz? Łączysz się, to dobrze.
Z lasami, proszę Państwa, jest tak, że tak na dobrą sprawę jeden las jest w stanie dostarczyć naprawdę bardzo dużej ilości kłód. Więc tak de facto nie potrzebujemy za bardzo się martwić o to. Może ja w ten sposób wyprowadzę tutaj prostą i po drugiej stronie również wyprowadzę prostą. Natomiast środek oczywiście usunę. I teraz tak, teraz tutaj spróbujmy to jakoś ładnie podłączyć. Nawet nam się udało. O, można byłoby też... A, widzicie, trochę zgapiłem się, jeśli chodzi o podprowadzenie tutaj do ronda, bo można byłoby jakoś śmiało można byłoby to wkomponować. No, niewątpliwie wygląda to dosyć dziwacznie, że drogi polne łączą się z takim rondem, ale no tak jak powiedziałem, no, nie jestem w stanie dojść do tego, dlaczego te drogi nie są asfaltowe. Średnia droga, zobaczmy, co to jest za droga. Ach, tutaj jest jakaś, poczekajcie chwileczkę. No tu jest asfaltowa, tylko że nie mam dłużej. A to jest co? Co to jest? Aha, okej. Bardzo ciekawe. Streetcar. Bardzo ciekawe. No nic, no dobra, no polecimy na razie takimi drogami. Trudno, nie można mieć wszystkiego, proszę Państwa. Nie będziemy się za bardzo tutaj przejmować tym. I teraz dalej. Dalej myślę, że można byłoby śmiało już tutaj tę szeroką drogę, która po której można się poruszać z prędkością do 80 km na godzinę, można by ją tutaj machnąć, tylko ja poczekam na koniec właśnie autozapisu. Wyprowadzę sobie tutaj dzyndzelek. Po drugiej stronie też wyprowadzę dzyndzelek. Aha, ale ten dzyndzelek to bym chciał tak bardziej prosto. O, dobra. Oczywiście środek usunę. I teraz spróbujmy to jakoś ładnie wkomponować tutaj w te ulice. Ona później przechodzi w taką węższą, trudno się mówi. Nic na to nie poradzimy. I dobrze, natomiast tu mamy jeszcze sporo, tak na dobrą sprawę, do wykorzystania zasobów. W razie czego, jeżeli by tartak potrzebował więcej, no to możemy to zapewnić. Teraz tak, potrzebujemy zrealizować tutaj projekt z tym parkiem maszynowym, tylko teraz właśnie. Mamy na to całkiem fajny sposób, dlatego że jeżeli byśmy, powiedzmy, tutaj ogarnęli drogę, mogłoby być jakieś rondo, powiedzmy, i ogarnęlibyśmy drogę, która by biegła aż do dworca, moglibyśmy tutaj te maszyny dostarczać z powrotem, tak? I ze stromotek, a widać, że mamy możliwość, żeby tutaj ładować, tak? Bo jest peron przynajmniej po jednej stronie podłączony do całej magistrali, do całej linii, no to można byłoby zastosować tutaj tego typu rozwiązanie i zróbmy to, czemu nie? Gdzieś mniej więcej chciałbym to rondo umieścić tu, załóżmy. I oczywiście dzyndzelki też się przydadzą jak najbardziej, więc... Aha, ale dzyndzelki proste. Proste dzyndzelki bym chciał. To będzie jeden dzyndzelek, tutaj będzie drugi dzyndzelek. Tu już wyprowadzam tak na wszelki wypadek, żeby po prostu było. No i oczywiście tutaj kolejny dzyndzelek i tu też dzyndzelek. A się tych dzyndzelków namnożyło. Dobra. Można środek wykasować. Nie jest nam już do niczego potrzebny. I teraz dosyć istotna kwestia, ponieważ tu bym chciał jakby ogarnąć, proszę Państwa, autostradę. Tylko tu mamy 130, tutaj mamy 80. Tak de facto to nie ma różnicy, słuchajcie. Po co się męczyć, jeżeli nie ma różnicy między średnią autostradą, bo dużą tak, ale średnia autostrada,
to wiecie co, to ja nie będę autostrady robił, to ja po prostu poprowadzę to drogą tego typu. Później w przypadku ewentualnej edycji to nawet będzie lepiej to wyedytować, dlatego że nie będę musiał się za bardzo przejmować odległościami między drogą jednokierunkową w jednym kierunku, a drogą jednokierunkową obok, która biegnie, żeby te odległości były w miarę jako tako zachowane. Wiecie co, można byłoby, chwileczkę, można byłoby jeszcze pokusić się, żeby tę drogę przeprowadzić jakby tutaj, łącząc również te kopalnie żelaza, którą można byłoby ewentualnie później wykorzystać do dostaw, ponieważ jak widzimy, jeżeli byśmy puścili tutaj prostą do tego ronda, to po prostej te odległości nie są zbyt duże. Można byłoby to tak zrobić, tylko trzeba to dobrze wykombinować. Teraz tak, tu bym drogę... O, no i to się nawet całkiem ładnie spina. Jeżeli ja bym to dał tak bezpośrednio, jakby to tutaj wyglądało? No nieco śmiesznie, powiem szczerze. Ale to już nie chodzi o to, czy to śmiesznie wygląda, tylko żeby to funkcjonowało. Słuchajcie, to tak na dobrą sprawę, też nie oszukujmy się, jest las, a więc no, wyobraźmy sobie, że po lesie te drogi, no to tak właśnie wyglądają, takie polne. Nie? Z drugiej jednak strony są to drogi takie, nazwijmy to międzymiastowe, więc to też tak dziwnie to wygląda, naprawdę. No dobrze, ale tutaj puśćmy sobie może prostą jeszcze w ten oto sposób. Niech ona dotyka jednak do tej kopalni żelaza, aczkolwiek mamy tutaj, więc nie musieliśmy robić tego w ten sposób. Poczekajmy na autozapis, aczkolwiek ja już mogę się tutaj wykręcić. Jeżeli bym chciał to tak zrobić, nie, tak to nie. Tak to będzie bardzo brzydko wyglądało, więc w ten sposób nie, ale można zrobić to... O tak. Ale jakby to dać o, teraz będzie lepiej, no zdecydowanie. No i dobra, to byśmy mieli załatwioną kwestię. Popatrzmy, jak tutaj to przebiega. No przebiega całkiem dobrze. Dalej mamy tutaj, proszę Państwa, kwestię związaną z samą fabryką maszyn. Więc ogarnijmy tutaj również, no ale tak lepiej trochę ogarnijmy. No, widzę, że się nie poddaje. O, synku drogi. No to nie, to nie, bo to już trochę za daleko. Tu gdzieś. O, zróbmy to może w taki oto sposób. Coś takiego. I teraz spróbujmy to podłączyć. No i proszę bardzo, i dało się. Całkiem fajnie to może wyglądać. Dobra, kolejna rzecz, jaką potrzebujemy tutaj wybudować, to jest droga do samego już dworca. No też taka polna, dziwna, no ale no niech będzie, no chodzi o prędkości. To byśmy mieli, nie ma z tym problemu. No niestety za daleko jest fabryka maszyn od dworca, żeby to osiągnęło. Ale tym się akurat nie przejmuję, bo zawsze można puścić transport drogowy, no i będziemy sobie z tym radzić. Dobrze. Myślę, że... A, zapiszmy sobie rozgrywkę po naszemu. Tak, żeby tutaj nic nie zgubić. Ja wiem, autozapisy autozapisami, ale ja lubię. Wiecie, że ja lubię sobie po swojemu zapisać. Teraz tak, musimy zrobić, proszę Państwa, łańcuchy dostaw. I teraz tak, jeżeli ja bym tutaj chciał puścić taką drogę, no jedyny plus tutaj tego rozwiązania jest taki, że nie mamy sygnalizacji świetlnej, więc nie ma sygnalizacji świetlnej, to nie ma korków. No, mam nadzieję... A, to się ucieszyłem. Kuźwa, naprawdę? Sygnalizacja na polnej drodze. No to proszę Państwa, tego się nie spodziewałem. Cofam to, co powiedziałem przed momentem. I ogarnijmy tutaj plac załadunkowy. Ogarnijmy plac załadunkowy w tym miejscu. Myślę, że śmiało można to tutaj zastosować, tylko tak może bardziej prosto.
z łaski swojej byś się postawił, przyjacielu, pyk. No i dobra, to byśmy mieli. Rozbudujemy go od razu. Ile tam mamy? 36 milionów. Może się okazać, że trzeba będzie dobrać kredyt. Mnie tam to nie przeszkadza, ja mogę dobrać. Na razie rozbuduję ten plac w ten oto sposób. To byśmy mieli. Dobra, w porządku. Teraz dalej. Dalej potrzebujemy plac załadunkowy tutaj, w tym miejscu. I teraz w tym miejscu to chcę zrobić odnogę może tak. I również dostawię plac załadunkowy, ale nie tylko, dlatego że tu będzie potrzebny jeszcze plac do wyładowywania. Mógłbym oczywiście machnąć to, załóżmy, tak żeby samochody tu wjeżdżały i się wyładowywały, ale po co? Nie ma takiej potrzeby. Dajmy ten plac gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że samochody będą akurat w tym miejscu, tu gdzie ta kreseczka, będą zawracały. Różnie bywa. Zazwyczaj to robią, ale różnie bywa. I to byśmy mieli załatwioną kwestię lasu, desek, węgla i żelaza. Jak na razie. Teraz tutaj, bo tu mamy już kwestię docelową, tak? Czyli maszyny. Potrzebujemy sprowadzić tutaj dechy i potrzebujemy sprowadzić tutaj stal. No i co? No i teraz plac załadunkowy w tym miejscu chyba będzie dobrym rozwiązaniem. Tylko jakoś też to zróbmy tak w miarę prosto, tak? Może względem fabryki jest prosto, więc dobrze. Postawimy to tutaj. Rozbuduję to nieco, ale nie za dużo. Nie za dużo. Rozbuduję to tak jak mogę, tak troszeczkę bliżej podsunę się do fabryki właśnie. Wydawało się, że jest prosto, okazuje się, że jednak nie. Ale to nic, trudno. I teraz... ponieważ jakby tutaj na ten dworzec będzie przyjeżdżała stal, to tu również musimy ogarnąć plac załadunkowy. No i to jest właśnie to, co trzeba wykonać w obecnej chwili. Tylko moment, bo tutaj widzę, że się będzie robiła krzyżówka, to ogarnijmy sobie dzyndzelek tak, żeby można było usunąć sygnalizację świetlną i może względem dworca wyprostuję to nieco. No dobrze, tutaj byśmy to mogli załatwić w taki oto sposób, pyk. Wiecie co? Czekajcie. Dużo stali jak przyjedzie, to musi być miejsce do wyładowania. Tu już nie damy rady. Tutaj można rozbudować i tutaj można rozbudować. Na razie w ten sposób. Mamy 35 milionów. Dobra. Teraz tak. Przemyślmy temat, ponieważ potrzebuję przystanki do wyładowywania. I tak jak tutaj nie ma z tym problemu, dlatego że mogę to zrobić nawet załóżmy, niech dotąd podjadą. Wyładują się i tutaj na tej kreseczce powinny samochody zawrócić. Tak, żeby nie przeszkadzać w załadunku tu. I tu będzie rozładowywana stal oraz deski. Tu. Natomiast tutaj będziemy ładować maszyny i te maszyny potrzebujemy dostarczyć na dworzec. No to dostarczmy je. Myślę, że jeżeli tutaj postawię przystanek do wyładowywania, to będzie dobrze. To nie jest zbyt długa trasa, więc ja nie spodziewam się tutaj kokosów, ale no, mam nadzieję, że będzie to funkcjonowało na tyle dobrze, aby można było spokojnie na tym zarabiać. Dobra. Zapisujemy i tworzymy linie, które będą dostarczały nam tutaj wszystkich niezbędnych produktów, towarów. Najpierw zacznijmy może od żelaza. A zatem, jeżeli chodzi o żelazo, to tak jak powiedziałem, mamy tutaj tę kopalnię, z której możemy korzystać. Więc zróbmy to może najpierw w pierwszej kolejności będzie stąd dotąd, bo musimy to dostarczyć. I bardzo krótka trasa,
natomiast nie przebiega przez środek miasta i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Ładuj się do pełna. O! Co to się? Załaduje, jeśli to możliwe. A, patrzcie, pełny załadunek. Pełny załadunek, dowolne. I to napiszemy jako dostawczy. To jest podkarki, nie, pod Pabellandię. Dobra, to zrobimy to pod Pabellandię. Pabellandia, żelazo bez polskich liter, żeby tam mi nic nie... żeby tam mi nic się nie działo. Dobra, i to byśmy mieli jako pierwsze. Teraz dalej. Dalej zrobimy linię, która będzie miała za zadanie przewieźć węgiel oraz żelazo tutaj do Sromotek. I jak widzimy, on się całkiem fajnie tutaj podpiął, bardzo dobrze. O to właśnie chodziło, żeby podpiął się tu, a nie na perony, do których podpiąć się nie powinien. I jeżeli chodzi o Katrinkowo, gdzie to Katrinkowo jest? Tutaj jest. To chciałbym zobaczyć, gdzie on się chce ładować. To jest dosyć istotna kwestia dla nas, ponieważ my musimy... gdzie on się... Ach, on tutaj chce się ładować. Wiecie co, w sumie... W sumie niech tak zostanie. Może być, wiecie? Może tak być. Niech tak zostanie. Ładuj to... Pełny załadunek dowolne. I tutaj jest to dosyć istotne, dlatego że nie wiem, czy to wyjdzie, ale będę starał się zrobić jeden pociąg, który będzie miał za zadanie dostarczyć wszystko. Tylko teraz pytanie, czy to wyjdzie właśnie. Z drugiej jednak strony, no jeżeli... No nie, dobra, na razie nie będziemy gdybać. Nie będziemy gdybać, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Jeżeli się okaże, że funkcjonuje źle, no to będziemy kombinować. Katrinkowo do Sromotki i to będzie węgiel i żelazo. Dobra, to mamy drugą linię. Kolejna linia, jaka będzie nam potrzebna, no to skoro jesteśmy przy tutaj stali, żelazie, to ogarnijmy linię teraz kolejną. To będzie linia stąd, ze Sromotek i ona leci do Siurasków. Wszystko w jednym kolorze? Teraz tak, pełny załadunek dowolne. I to będzie linia towarowa. Sromotki. Siuraski. I to będzie stal. I mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało w miarę dobrze. Ponieważ koszty związane z zakupem pojazdów będą bardzo wysokie. Dalej. Dalej mamy tutaj linię, którą musimy przewieźć tę stal do fabryki maszyn, czyli stąd dotąd. Tutaj ładuj do pełna, pełny załadunek, wszystko tym razem. I dostawczy Siuraski też stal. Czekajcie, ja na towarowym tak, dobra, na towarowym dałem. Dobrze, żebym się tam nie machnął. Dobra, teraz tak. Tutaj będą kursowały pojazdy z fabryki maszyn do tego przystanku do wyładowywania, tak? Tutaj również pełny załadunek, wszystko. I to jest dostawczy Siuraski maszyny. Ok, to byśmy mieli. Zajmijmy się teraz może drewnem i dechami. Czyli tak, mamy tutaj nasz las, więc ogarniamy stąd dotąd, ładuj do pełna i to podlega pod Pabellandię, w związku z tym to będzie dostawczy, Pabellandia, kłody, o, nazwijmy to kłody, żeby wiadomo było, o co chodzi,
że to z lasu będzie wyjeżdżało, natomiast teraz dosyć długa trasa, daleko będą te pojazdy jechać, to będzie z Pabellandii, aż dotąd mają przywieźć nam deski, więc tutaj pełny załadunek, wszystko i to jest dostawczy. Pabellandia, Siuraski i to są deski. Dobrze, to chyba mamy wszystko z tego, co kojarzę. A zatem czas na pojazdy. Gdzieś zajezdnia. O, zajezdnia drogowa. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię związaną z... kwestię związaną z żelazem. Myślałem, że mamy już wywrotki, ale nie mam wywrotek, z tego co widzę. Dobra, to zajmijmy się może najpierw tutaj lasem. Weźmy sobie może trzy takie pojazdy. I wyślijmy to na dostawczy Pabellandia Kłody. To mamy raz. Teraz dalej. Kupujemy kolejne pojazdy i teraz tak, to jest do desek również. Świetnie. Natomiast problem polega na tym, iż deski... Żeby stworzyć deski, potrzebujemy dwóch kłód, ale ja się jeszcze upewnię. Dokładnie tak jest. Dwie kłody na jedną dechę są potrzebne. Dobrze, ale że to jest daleka trasa, to dam cztery takie pojazdy. Cztery pojazdy, proszę bardzo, i to będzie dostawczy Pabellandia Siuraski deski. Dobrze, to mamy gotowe. Kolejna rzecz, o jaką musimy zadbać, to żelazo. Musimy to żelazo dostarczyć, tak? I teraz pytanie czym? Dlatego, że no tak jak powiedziałem, myślałem, że już będziemy mieli wywrotki, ale okazało się, że jednak nie, to tutaj nie poszalejemy i chyba trzeba będzie użyć tych pojazdów. Ajajajajaj. No dobra, no to weźmy to. Weźmy sobie może jeden taki. Jeden może taki. I ze dwa takie. I wyślijmy to na trasę dostawczy Pabellandia Żelazo. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o węgiel, nie musimy w tym momencie się zbytnio o tym przejmować, a to ze względu na fakt, że mamy tutaj bezpośrednie połączenie tej kopalni wraz z dworcem, a później ewentualne dostawy to już z tej kopalni, też rzut beretem przysłowiowy i można by to załatwić. Na razie zrobimy po jednym. O czym zapomniałem? Zapomniałem o pociągach. A no właśnie, zapomniałem o pociągach. No dobra, to teraz tak, pociąg jest potrzebny. I to nie jeden. Ponieważ będziemy musieli... A nie, no chwileczkę, no jak pociąg? Jeszcze tutaj na maszyny trzeba kupić pojazdy. To też niech wyjadą z tej zajezdni w Pabellandii, bo... Chociaż nie, chwileczkę, mamy tutaj zajezdnię. Mamy tutaj zajezdnię w Siuraskach, więc... Więc kupmy sobie... Co byśmy mogli tutaj kupić? Powiedzmy maszyny jakieś. A, on przewozi. Dobra, to DHL-em puścimy. Niech będą... Ile on tam ładuje? 25 ma pojemności. To nie jest zbyt daleka trasa. Kupmy na razie dwa takie pojazdy, ponieważ one są dosyć kosztowne. I teraz tak, dostawczy Siuraski, maszyny, ale również musimy kupić na stal, która będzie tam... przewożona, tak? No i możemy kupić, powiedzmy, ze dwa takie pojazdy, może trzy takie pojazdy. O. Trzy takie pojazdy, które będą woziły nam stal w Siuraskach. O. No i dobra, to chyba z samochodów wszystko, z pojazdów drogowych. Teraz dalej to już zostały nam pociągi. No dobrze, no to sprawdźmy, jakby to miało wyglądać. Ja to, wiecie co, ja to tylko zapiszę, wiecie, zapiszę na wszelki wypadek, bo ja już zapomniałem, ile samochodów wybrałem.
a potem to będzie się to jedynie pogłębiało, więc wolę to już zapisać. I teraz tak, towary. Potrzebujemy tutaj właśnie na stal. Potrzebujemy na stal, ale w pierwszej kolejności, o tutaj mamy jakieś wagony, to jest węgiel, aha, to jest tylko na, 120 na godzinę. Jeżeli on tylko węgiel może wozić, to całkiem przyzwoicie, bo przydałoby się też w takim razie tylko na stal. Ale chyba za dużo wymagam. Chyba bardzo dużo wymagam. No szkoda, bo tutaj fajnie, że tu tylko węgiel można ładować, nie? No dobrze, jakoś sobie poradzimy z tym. Tutaj mamy węgiel, to też jest 120 na godzinę, to teraz znajdźmy elektrowóz, który byłby też skłonny pojechać 120 może. I taki właśnie znalazłem. To nie jest fejkowy? Chyba nie. To weźmy sobie ten z 1970 roku. No i dodatkowo weźmy jeszcze te wagony. To zróbmy może tak. Zróbmy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 takich. To byłoby 96, tak? To może 7. O, 112 takich. I 2, 4, 6, 7. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O. I już mi pieniędzy nie wystarcza, więc pożyczmy pieniądz. I teraz kupmy ten pociąg. I on leci do Katrinkowa. Dobra, i to był pierwszy skład. Natomiast drugi skład ma wozić stal. Drugi skład ma wozić stal, więc też może takie wybierze. O nie, takie to może nie. Za duża prędkość jest. Ale tu widzę, że to... Dobra, to weźmiemy takie, tylko zmieńmy wagony może. A to ty się kupiłeś, nie kupiłeś? Co ty robisz? Już nie wiem, to... Aha, nie, no rusza, dobra. Dobra, to teraz tak. Weźmy również podobnie tę lokomotywę, 120 na godzinę. A tutaj niech jeździ z 62 roku. No, niech i tak będzie. One się czymś różnią? Nie. Jeżeli chodzi o prędkość, o moc, nie różnią się niczym. Dobra, i teraz te wagony, to ja bym to prosił może raz... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 może. Może 8. 128 sztuk stali on by mógł zabrać. I teraz potrzebuje 19 baniek. O, żeż ty, synu. No, ja mam nadzieję, że wiecie, że my zarobimy. O, tak, do równego rachunku. I kup to, panie. I teraz to leci na Siuraski Stal. I jeszcze potrzebowalibyśmy trzeciego pociągu, który dostarczy nam maszyny do Sromotek. A właśnie, słuchajcie, a my żeśmy dali ciała i to ostro. A odbiór w Sromotkach? Właśnie. Odbiór w Sromotkach. No i teraz właśnie, trzeba jeszcze dobrać kredytu. A już dobra do 30 na razie. I tak będę musiał dobrać więcej kredytu. Natomiast musimy tutaj zrobić gdzieś plac załadunkowy, tak? Musimy gdzieś tu... Ja mówiłem na live, że my tutaj ten plac będziemy tworzyć. Natomiast zróbmy go może na zasadzie ulic. Zobaczmy, jak tutaj to przebiega. To przebiega w ten sposób, to podepniemy to tak. O. I gdzieś tutaj plac załadunkowy chętnie bym postawił. Żeby on za bardzo nie przeszkadzał. A żebyśmy mogli spokojnie dostarczać towary do
no, do tych zakładów, które tego wymagają, potrzebują. Teraz tak, przystanek do wyładowywania. Przystanek do wyładowywania chciałbym postawić tak, żeby jak największy obszar objąć i teraz, no właśnie. Myślę, że chyba tutaj będzie dobre wyjście z sytuacji, jeżeli tu stanie ten przystanek. No dobra, to jeszcze jedną linię, którą musimy stworzyć, to jest linia w samych już sromotkach, która będzie nam dostarczała te towary. Więc załaduj do pełna oczywiście. I to jest linia dostawcza, sromotki, maszyny. I kupmy pojazdy, które tutaj będą nam służyć. Mam nadzieję, że mi pieniędzy wystarczy. Natomiast tych pojazdów nie musi być zbyt dużo. Co mamy tutaj? Euro Express. On dostarczy maszyny, to dobrze. Tylko właśnie. Raz, dwa, trzy powiedzmy. Trzy takie pojazdy i wysyłamy to na tę nową linię. Okej? Okay? I teraz tak, tutaj pociągi już pojechały, czy jeszcze nie? Jak to wygląda? W rezultacie to nie wiem, co on tam robi. Panie, co się tu dzieje? A, czeka na wolną linię. To jest Siuraski Stal. Okej, okay, dobra. To jeszcze teraz jedynie zaciągnijmy kredyt, bo najpierw zobaczmy, ile nas to będzie kosztowało, potem zaciągniemy kredyt. Weźmy sobie może jakąś spalinówę tym razem, może spalinówę. 110, 140, nie ma nic pośredniego? Nie ma 120? A to bardzo ciekawe. A tutaj jest 120, ale wiecie co, ja chyba nie chcę. Ja bym chyba wolał którąś z tych, 110, może jechać wolniej. Jakaś nostalgiczna zielona. No dobra, to nie jest fake? Nie wydaje się. Dobra, pyk. I do tego towarowy, który przewiezie nam towary. Może być ten. Może być ten. I to zrobimy... no właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Panie, żeś pofolgował. 128. No. Zobaczmy. Ile to będzie mnie kosztowało? 16 milionów dodatkowo, 17. O, żeż ty, synu. To jest po prostu skandal. No mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że my zdołamy tutaj coś na tym uszknąć, zarobić i że nie będzie jakoś większego problemu. Akurat autozapis, no jak kliknąłem, to autozapis, no. Dobra, i teraz to leci na... Aha, bo my nie zrobiliśmy w ogóle linii, bo to chwileczkę, moment. Stwórzmy linię z Siurasków do sromotek. Tu ładuj się, panie, do pełna. I to jest linia towarowa. Siuraski, sromotki, maszyny. O to nam właśnie chodzi, tak? Czyli wszystko zrobiliśmy, tylko nie linię ostateczną, która jakby dostarcza już ten towar końcowy. To jest ta linia, proszę bardzo, pyk. No i teraz sprawdźmy, jak to wygląda. No miejmy nadzieję, że jakoś tam się to rozbucha. Tutaj jeden pociąg poprzedza. Wiecie co, ja nie wiem, dlaczego ja tutaj semaforów nie dałem. Powinny tutaj być semafory. Więc ogarnijmy to gdzieś. Dlaczego nie mogę postawić semafora? Czym jest problem? Aha, już wiem. O. Niech to w ten sposób funkcjonuje, no bo tak to będziemy czekali. Gdzie jest ten pociąg? A, no to ten pociąg powinien już dawno ruszyć. Ja nie wiem, dlaczego on nie ruszył. Dlaczego on dopiero teraz wyjeżdża. Ale...
jak się tak przyjrzymy, on całkiem fajnie nawet wygląda. No jest długi w miarę, ale nie za długi. Tamten pierwszy był dłuższy. Tutaj widzę, że kolejny czeka już na odjazd. Na wyjazd właściwie. Też może fajnie wyglądać, tylko musimy poczekać, aż jego kolega minie semafor. To wtedy ten powinien ruszyć, bo czeka na wolną drogę. No i już jesteśmy na minusie i to tak naprawdę ostro, ale no nie ma się czemu dziwić, proszę Państwa. Poczyniliśmy bardzo dużo inwestycji, wydaliśmy majątek wręcz na to i trzeba czekać na długoterminową stopę zwrotu. Fajny pociąg, fajny składzik. Niech sobie tutaj funkcjonują, to jest akurat spalinowa, troszeczkę na kopci. Ale żeby była, tak jak powiedziałem, różnorodność, no to jest w taki sposób to związane, rozwiązane. Króciusieńki skład, ale za to spora pojemność. Zobaczymy, jak to będzie hulało. Proszę Państwa, tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o subskrypcjach. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.